tu mamy taką typową sytuację, lokal kontra turysta. Ja tutaj na lewo i prawo wszystko mi się podoba, Zbyszek jest taki, wszystko jest w miarę normalne, jest ładnie. Widziałem dużo takich ładnych miejsc i może to dlatego. Porozmawiamy jak do Shibui kiedyś przyjedziesz. Szkocki krajobraz budzi we mnie specyficzne emocje. Z jednej strony te zniszczone zamki, z drugiej łąki, owieczki. Bardzo sielski widok, a jednocześnie budzący we mnie dużo melancholii, nostalgii, jakiejś takiej niewysłowionej tęsknoty. Dzień dobry Państwu. Szkocja. Udało nam się wstać na wschód słońca i jesteśmy w miejscowości Falkirk, w której znajduje się największa na świecie rzeźba czy posąg konia. No i tyle na ich temat. Będziemy sobie dzisiaj spędzać dzień w okolicy Edynburga. Obczajmy sobie lokalne zameczki, jak na przykład ten. On się nazywa Blackness Castle, czyli tak prawie jak w Grze o Tron. Spoko. Bardzo tu rzeźko tak jest, nie? Rzeźko, chłodniutko, 5 stopni mniej więcej. Dużo też jakichś, wszędzie jest zwierzaków tutaj w Szkocji. O, tu jest na przykład króliczek. Zając chyba, nie króliczek. Jesteśmy w takiej knajpce w Bowness, która, no cóż, no nie jest najczystsza, nie jest najpiękniejsza, ale mamy tutaj takie full Scottish experience. Zaraz będziemy jedli śniadanko. Tego śniadanka wchodzą takie składniki jak czarny pudding, czyli taki coś jak nasza kaszanka, no z krwią w każdym razie, oraz haggis, czyli takie, są takie trochę flaczki jakby tutejsze. Bardzo dobre jedno i drugie. Jedziemy teraz oglądać następny zameczek. Zameczek nazywa się Tantallon. Tutaj w Szkocji tak się okazuje, że jakiś stary zameczek albo jakiś taki kamienny budyneczek jest praktycznie w każdej wsi. Więc to jest to, co się robi jeżdżąc przez Szkocję. No jak jechaliśmy, to była piękna pogoda. Jak zajechaliśmy, to zaczął padać deszcz. W filmowaniu krajobrazu pogoda to wszystko. Pogoda jest tu nieprzewidywalna i ciągle się zmienia. Z jednej strony czuję niedosyt tego pięknego widoku, bo wiem, że mógłby wyglądać dużo lepiej, gdybyśmy tylko byli tutaj. Dobra, dobra, mądre przemyślenia, Krzysztof, ale oczywiście coś musiałeś spierdzić. Ach, kurde, strasznie mam dzisiaj pechowy dzień. Nie możemy ruszyć z tą wycieczką, no. Problem się zrobił taki, że zgubił mi się kabel do drona. Kabel łączący kontroler drona z telefonem. Co jest problemem, bo tego się nie da łatwo zastąpić przejściówkami. Próbujemy coś rozwiązać, Zbyszek pojechał do domu pokombinować z kablami, może znaleźć ten, który się zgubił, a ja w tym czasie zaliczę coś w Edynburgu, no. Patrzcie, jakie ładne hanami tutaj w Edynburgu. Bardzo tutaj ładnie jest i ten szkocki krajobraz jest na tyle dla mnie ciekawy, że on składa się z rzeczy, które w sumie występują w wielu miejscach na świecie, nie? Zielone trawniki, owieczki, jakieś tam zwierzaki, górki, łąki. Teoretycznie wszędzie to jest, a jednak mimo to ta kombinacja, która konstruuje krajobraz Szkocji, wydaje się niepowtarzalna. No ja jako Krakus niechętnie przyznaję zajebistość innym zamkom, ale zamek w Edynburgu jest naprawdę niezły. W ogrodach w centrum Edynburgu mieści się polski akcent, a mianowicie pomnik niedźwiedzia Wojtka. Sam Edynburg w ogóle jest wymieniany w gronie 10 najwygodniejszych miast do życia na świecie. Dla mnie jest to dość zaskakujące, bo oczywiście mimo, że jest tutaj niesamowicie wręcz urokliwie, to jednak, nie wiem, intuicyjnie wskazałbym inne miasta. Tymczasem chyba po prostu ludzie są tutaj szczęśliwi. Klimat, kurde, tych wszystkich zakamarków. Ten klimat w Szkocji w ogóle jest trochę taki, jakby mógłby być w Polsce, gdyby Polska była trochę bogatsza. My to wszystko mamy, tylko trzeba ogarnąć trochę dziadostwo.
No i oczywiście w centrum Edynburga nie może zabraknąć kota grającego na dudach. Trochę jak miś na Krupówkach w Zakopanem, ale no nie wiem, no może warto sobie czasem zrobić zdjęcie z misiem na Krupówkach. Już nie bądźmy tacy snobistyczni w tej turystyce typu nie na ubitej ścieżce. Jeśli wszyscy turyści będą szukać nieubitej ścieżki, to cały świat będzie ubity. O, patrzcie, jakie sprytne, to mi się podoba. Klasyczna brytyjska budka telefoniczna dziś służy jako bankomat. Da się. Spróbuję teraz lokalnego deseru, którego się boję. To jest batonik Mars na głębokim tłuszczu. Samo zdrowie. No i zajebiste. Nie jedz tego więcej, Krzysztof. O, rany. Poprosili, żebym pokazał logo restauracji, także macie. Update w sprawie kabla znalazł się. Straciliśmy kilka godzin, ale tak się zdarza. Pomyślcie o tych wszystkich odcinkach, setkach odcinków, kiedy nic się nie zjebało. Wiecie, ile ja mam kabli codziennie, o których muszę pamiętać? Jeżdżenie autem przez Szkocję jest ogólnie bardzo przygodowe. Na każdym rogu czai się jakaś niespodzianka albo jakiś kamienny murek czy coś. Każdy murek tutaj wokół jakiś farm i tak dalej wygląda, jakby kryły się za nim jakieś ruiny druidów czy coś takiego. Dużo, bardzo, bardzo intensywny ten krajobraz jest w tej swojej takiej pustce wręcz. Co za przepiękne miejsce, patrzcie, jest taki stary kościółek, cmentarz i wiśnie kwitną przed nim. Jest tutaj trochę kombinowania, jak nawigować różne takie prywatne drogi, przejazdy, żeby się dostać do tych ciekawych punktów. Mamy tutaj na horyzoncie zamek o nazwie Tantalon oraz taką wyspę, która się Base Rock nazywa, gdzie jest wielka kolonia głuptaków. Nadgryzione zębem czasu zamczyska wydają się mówić, że 2019 rok nie jest żadnym szczególnym miejscem w historii. Idąc przez te rejony po prostu czujesz, jesteś jakimś losowym punktem w czasie i przeminiesz tak samo jak te zamki, w przeciwieństwie do gór i roślinności. To jest najdalej, co odleciałem dronem w swoim życiu. Jestem w tym momencie 2,5 km od nas. Teren jest bezpieczny, bo nie mamy tutaj zabudowań, ale i tak, no przypał, nie? Znaczy w sumie też nie ma co się martwić. No jeśli stracę drona, to po prostu stracę drona i wpadnie do wody i będzie spoko. I to jest potęga dronów w dzisiejszych czasach. Widzisz, 15-wieczny zamek na horyzoncie, za nim kilka kilometrów dalej wyspa z latarnią morską. Zdobycie tutaj jakiegoś materiału zajęłoby chyba ze 2 dni, gdyby nie dron. A tak to zrobiliśmy w 20 minut. Przepiękny jest ten szkocki krajobraz, chociaż też nie jest najbardziej przyjazny, bo już po pierwszym dniu jestem zmarznięty, przewiany, przemoczony. Brawa dla Zbyszka za dowiezienie kabla. Nie ma problemu, tylko 3 godziny. To co widzicie, proszę Państwa, to jest największa na świecie podobno kolonia głuptaków. Pamiętajcie, proszę, dronując, że drony mogą różne zwierzęta przestraszyć albo wypłoszyć. Albo wkręcić w śmigło, no to też było niefortunne. Śmieszna sprawa, jak byłem tam nad tą wyspą, to gimbal mi zaczął strasznie wariować, co na ekranie telefonu wygląda tak, jakby twój dron miał zaraz się rozbić, ale to jest tylko wariujący gimbal. Tak naprawdę dron jest w tych momentach stabilny, ale wygląda to bardzo stresująco. Idziemy sobie drogą przez jakieś miasteczko, a przy tym miasteczku taka wielka górka wystająca nagle z równiny.
mieliśmy dzisiaj idealnych warunków pogodowych, ale myślę, że z tego co się dało, to wycisnęliśmy co się dało. Z tego co się dało. To co się dało. Ksywka kebab. Ty masz ksywkę kebab? Tak. Redaktor kebab. Orange.eu to portal jest o grach. Archon i Grem, gry to jest ich fach. Unboxingi, recenzje, weekly i mortale. To wszystko można znaleźć na YouTube'owym kanale. Będziemy teraz nagrywać film na kanał Orange.eu. Jesteśmy w jaskini gracza Arka. Bardzo ładnie to jest. To jest chyba najfajniejsza jaskinia gracza, w jakiej byłem. Dzięki. To. W sumie to jest trzeci mój pokój gracza, w trzeciej lokalizacji, ale pierwszy konstruowany z myślą o tym, że był pokojem gracza. A bardziej w sumie biurem do pracy już teraz niż pokojem gracza. Ale no... No ale piękna kolekcja, naprawdę. Dzięki wielkie. Rozumiem. Archon, ty lepiej ze śniadania. Ach, wy tu macie żarty? Ho! Jesteśmy quality. Uczymy się od najlepszych. Yo! Sorry, że się śmieję, no ale... Nie, to jest dobre. No mam nadzieję, że wam się podobało dzisiaj, a to dopiero rozgrzewka, ponieważ jutro zaczniemy zbliżać się do jednych z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Dobranoc!